29 września na terenie dawnej wsi Stefanów odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy Bitwy Armii Krajowej pod Stefanowem oraz 72. rocznicy pacyfikacji wsi. Uroczystości rozpoczęły się od występu parafialnej orkiestry Dęty z Gilniowa. Tuż po występie głos zabrała pani Aneta Raczyńska, burmistrz miasta i gminy Gielniów. Spotykamy się dzisiaj w szczególnym miejscu i czasie, by wspólnie upamiętnić dwie bolesne, lecz niezwykle ważne dla naszej historii rocznice. 80. rocznicę Bitwy Armii Krajowej oraz 72. rocznicę tragicznej pacyfikacji Stefanowa. To właśnie tutaj miały miejsce wydarzenia, które wpisały się w dzieje naszego narodu i które przypominają nam o odwadze, poświęceniu, ale także o tragedii, jaką przyniosły tamte czasy. Wspominamy dziś bohaterów Armii Krajowej. Byli to ludzie pełni odwagi i determinacji, którzy walczyli nie tylko z bronią w ręku, ale również z głęboką wiarą w lepszą przyszłość. Tuż po powitaniu zaproszonych gości, wśród których była reprezentacja powiatu przysuskiego w osobach starosty przysuskiego Mariana Niemirskiego, sekretarz powiatu Marty Zbrowskiej oraz radnych powiatowych, odbyła się msza święta polowa w intencji żołnierzy 25. i 72. Pułku Armii Krajowej oraz mieszkańców Stefanowa pod przewodnictwem księdza proboszcza Wiesława Zawady. Bardzo się cieszę, że gromadzimy się tutaj w Stefanowie jako jedna rodzina, aby uczcić i modlić się w intencji pomordowanych, zabitych w tym miejscu, na tym terenie i w intencji wysiedlonej ludności, która pomagała Armii Krajowej, partyzantom, aby oni walczyli i walczyli o wolność naszej ojczyzny. Po zakończonej mszy polowej głos zabrali zaproszeni goście. Historia Stefanowa ma dla nas rangę symbolu, który jak w soczewce zogniskował losy naszej umiłowanej ojczyzny i narodu polskiego w ostatnim stuleciu. Od spokojnego funkcjonowania po tragedię wojny, od walki o wolną Polskę, po życie w niewoli i wreszcie o trud odbudowy po utratę wszystkiego i wypędzenie. O Stefanowie musimy pamiętać, bo w odróżnieniu od innych miejsc w powiecie przysuskim o podobnej wojennej historii ta wieś została całkowicie zniszczona i zmazana z mapy. Za zachowanie tej pamięci, tego szczególnego miejsca, pragnę dzisiaj serdecznie podziękować władzom miasta i gminy Gielniów. 80 lat temu Armia Krajowa walczyła tutaj. 72 lata temu pacyfikacja tych miejscowości. I możemy tylko dodać, że to tylko dzięki nam, że tutaj jesteśmy, że pamiętamy. To te czasy przetrwały. Bo nie jest łatwo, szanowni państwo, pamiętać, szczególnie przypominać o tym, jak próbowano zniszczyć polskość. W tym miejscu, szanowni państwo, dzięki nam wszystkim, którzy tu jesteśmy, ta polskość jest, będzie i ona przetrwa. Wy tu
macie bohaterów, których nie ma Polska. Z formacji partyzanckiej zgrupowanie Lasy Przysuskie wywodzi się najwięcej generałów Armii Krajowej. Generał Arkuszyński, generał Karliński Burza, Arkuszyński Maj, Kazimierz Załęski Bończa. To są generałowie, którzy swoje szlify generalskie zdobywali tu w okopach czy w Pogorzelisku wsi Stefanów. Poległo tu tylko kilkunastu partyzantów. Zginęło około 100, mówi się 130 Niemców. To była największa bitwa partyzancka II wojny światowej w Polsce, na ziemiach polskich. W tej bitwie starło się 1500 partyzantów zgrupowań Lasy Przysuskie i tyleż samo Niemców, którzy byli oczywiście uzbrojeni, wyekwipowani, a jednak ponieśli tu gruntowną porażkę. Na zakończeniu uroczystości delegacje złożyły wieńce oraz znicze pod pamiątkową tablicą. A kolorytu całej uroczystości dodały poczty sztandarowe. Stowarzyszenia w strojach hubalczyków oraz motocykliści.